W dzisiejszym fleszu. Wybory samorządowe 2018. Ja, ty, oni, fotokolarze Heleny Kaczanowskiej. Fiut, czyli syrop z buraka cukrowego. Borowiackie akcenty na wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki. Na otwarciu dzisiejszej wystawy zatytułowanej Ja, ty, oni, fotokolaże pani Heleny Kaczanowskiej. Od momentu, kiedy Helena do Tucholi zapytała, to było już 11 wystaw. Ciągle jednak moje serce ciągnęło do plastyki. Minimum formy, maksimum treści jest naprawdę dla mnie bardzo istotna. W każdej dziedzinie mojego życia ona się przejawia i jest po prostu moim obiecadłem, jak ja bym powiedziała. Postanowiłam pewną innowację wprowadzić. Ja moje oryginalne prace, kolaże zeskanowałam, powiększyłam i przedrukowałam. Pani Marzena Przytarska jest jedyną osobą, która w tej chwili robi syrop buraczany tradycyjną metodą i jeszcze dodatkowo go sprzedaje, czyli ma swoich odbiorców, więc stwierdziliśmy, że przyjedziemy właśnie do niej i zarejestrujemy ten proces wyrobu syropu, żeby zrobić po prostu dokumentację. Zrobiliśmy świetny materiał, więc mamy wszystko od początku do końca. Dzięki pani Marzenie i rodzinie pani Marzeny mieliśmy wszystko przygotowane. Syrop z buraka cukrowego o nazwie Fiut wytwarza się z buraków cukrowych. Myje się te buraki, potem się je skrobie, płucze się. Następny etap to jest drobnienie ich w szatkownicy. Potem się je paruje i parujemy gdzieś tak około 4 godzin. Po uparowaniu wyjmujemy, kładziemy w presę, po prostu w worki płócienne. Wsypujemy buraki, wyciskamy, wodę wlewamy w garnuszki i stawiamy na ogień. I podgrzewamy tak, żeby się ładnie pyrtkało. Mieszamy tak, żeby się nie przypaliło. A na końcu po odgotowaniu zbieramy ten taki główny szum, który powstaje, taka piana, i wlewamy do słoików. Z 1,5 tony buraków wychodzi mniej więcej 300 litrów syropu, tak zwanego fiuta. "25 października branża turystyczna naszego województwa spotkała się w Lubostroniu, by wspólnie podsumować 2017 rok. Wśród najciekawszych osiągnięć nie mogło zabraknąć borowiackich akcentów. Lokalna grupa działania Bory Tucholskie otrzymała nominację do Nagrody Odkrywca za wspierany przez powiat tucholski projekt Bory Tucholskie dla seniora, a Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie uroczyście odebrało certyfikat przynależności do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Borowiaccy sąsiedzi, państwo Semrałowie z Tlenia, prowadzący pensjonat, restaurację i browar Przystanek Tleń, wyróżnieni zostali za najlepszą inwestycję biznesową.